współfinansowanie, przejęcie, a de facto być może nawet likwidacja. Taką przyszłość czeka Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Okazało się, że Urząd Marszałkowski nie chce już finansować tej placówki. Szok dla pracowników, również dla mieszkańców. Zapytaliśmy, czy wyobrażają sobie Bytom bez Muzeum Górnośląskiego. Byliście zaskoczeni decyzją, że marszałek nie chce finansować Muzeum Górnośląskiego. Byliśmy bardzo, bardzo zaskoczeni. W poniedziałek w godzinach popołudniowych dostaliśmy faks z tą informacją. No i to zaskoczenie trwa do dzisiaj, powiem szczerze. Kilka dni temu dowiedzieliście się Państwo, że Urząd Marszałkowski nie chce już finansować Muzeum Górnośląskiego. Alternatywa jest taka, że ma to robić miasto. Jesteście zaskoczeni, zbulwersowani. Jakie jest Wasze stanowisko w tej sytuacji? Można powiedzieć więcej, to nie tylko, że dowiedzieliśmy się o tym, że ma nas finansować miasto. Myśmy się po prostu w piątek nagle dowiedzieli z zupełnie źródeł trzecich, że zostały podjęte procedury związane z likwidacją naszej placówki, co dla nas było najpierw zaskoczeniem. Na początku myśleliśmy, że to jest po prostu czarny humor. Natomiast dość szybko się okazało, że w ostatnim momencie została zdjęta z wokandy posiedzenia zarządu Urzędu Marszałkowskiego podjęcie pierwszych kroków związanych z likwidacją naszej placówki. Dla nas jest to o tyle przykre, że nikt, i z całym przekonaniem mówię, nikt nigdy wcześniej nie prowadził z nami żadnej polemiki, nie prowadził z nami żadnych rozmów na temat tego, w jaki sposób należy rozwiązywać pewne problemy. Natomiast tak za naszymi plecami po cichu próbowano nas po prostu zlikwidować. To jest chyba zrozumiałe, że w tym momencie i pracownicy, i organizacja związkowa poczuli się bardzo zaniepokojeni, dlatego że no wiąże się to z utratą nie tylko pracy dla 60 pracowników, ale zamknięciem jednej z najważniejszych placówek kulturalnych w naszym województwie. Muzeum Górnośląskie w zasadzie od 2 lat możemy powiedzieć, że jesteśmy na tyle niedofinansowani, że od 2 lat my, ratując budżet różnymi naszymi działaniami wewnętrznymi, ratujemy tak naprawdę bezpieczeństwo ponad milionowych zbiorów. I to już jest karygodne i niedopuszczalne z racji chociażby ustawowych obowiązków, jakie ma nasz założyciel. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, propozycja skierowana do Bytomia w takim czasie, w takim momencie jest propozycją po prostu absurdalną. Dlatego, że po pierwsze Muzeum Górnośląskie oczywiście jest bardzo silnie osadzone w regionie, osadzone również w Bytomiu, ale to jest muzeum, które ma aspiracje narodowe i tak naprawdę spełnia wiele wymogów placówki o tym charakterze. Wielokrotnie o tym informowaliśmy naszych założycieli. Próbowaliśmy wielokrotnie już zadbać o rangę muzeum, ale niestety powiem wprost, od pewnego czasu są wszelkie nasze działania, które zmierzałyby do podniesienia rangi muzeum, torpedowane na poziomie wojewódzkim, szczególnie Komisji Kultury czy Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Jest to miasto, które ma swoją bardzo bogatą historię. W tej chwili obchodzi bodajże 760-lecie założenia. Więc jak najbardziej powinna ta historia być gdzieś udokumentowana. Druga rzecz, to nie tylko historia Bytomia, ale również okolic Śląska. No właśnie, dokładnie. Jest też taki pomysł, żeby to połączyć z Muzeum Śląskim w Katowicach. Czy to byłoby dobre rozwiązanie, czy jednak nie? Myślę, że raczej złe, bo będzie to kwestia funduszy. Gdzie tutaj jednak jest to osobno finansowana instytucja. A tutaj te pieniążki będą rozłożone na więcej instytucji, prawda? Na 2. Myślę, że to jest tak jakby wizytówka tego miasta, więc no jednak powinno się wspierać to. No i moim zdaniem to powinno być utrzymane. Czy pani sobie wyobraża, że Muzeum Górnośląskie znika? Nie wyobrażam sobie. Po prostu miasto nasze stało się miastem agory i sklepów za 2 złote. Także jak zniknie jeszcze muzeum, to nie będzie to zbyt ciekawe dla miasta, dla wizerunku. Czy pan sobie wyobraża, że nie będzie muzeum w Bytomiu? No nie wyobrażam sobie, bo zawsze było. I uważam, że powinno zostać, no ale to jest kwestia finansowa. Więc nie wiadomo. Czy miasto stać na finansowanie? No tego nie wiem. Właśnie można mieć wątpliwości co do tego. Więc nie wiadomo, jak to
abstrahując od tego, wizytówka naszego miasta w mediach jest dosyć negatywnie postrzegana przez te wszystkie przypadki, które ostatnio się dzieją. Te dzieci pobite, tak. Gdzieś tam nasz Bobrek, który no jest niezbyt pozytywną wizytówką Bytomia, a później słyszymy, że znika muzeum, więc tak po co muzeum? Dokładnie, czyli w takim razie trzeba walczyć. Trzeba walczyć, tak. Czy jest w ogóle możliwość, żeby miasto finansowało czy współfinansowało prowadzenie Muzeum Górnośląskiego? To znaczy, w tej chwili takiej możliwości nie mamy, ponieważ nie ma tych pieniędzy w budżecie, a nie wiem, czy pani redaktor wie, o jakich kwotach mówimy. Budżet Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu to jest około 4 milionów złotych, to jest bardzo dużo. My na ten moment nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego, tym bardziej, że wszyscy wiedzą o tym, że Bytom ma poważne problemy finansowe. Natomiast powiem też, że trudno sobie wyobrazić zarządowi miasta i myślę mieszkańcom Bytomia, że muzeum w Bytomiu nie będzie. My tak naprawdę do końca nie wiemy, co naszemu organizatorowi chodzi po głowie, dlatego że od 4 lat jesteśmy na okrągło nękani różnymi dziwnymi pomysłami. Na początku była to próba uporczywa, wręcz bym powiedział, próba łączenia placówek. Ściągano ekspertyzy, ściągano specjalistów, wygłaszano całe epopeje na ten temat, jak należy połączyć placówki, dlaczego to jest jedyne słuszne i jest to jedyne prawdziwe i genialne rozwiązanie dla kultury lokalnej. Natomiast gdy ta próba się nie udała, widzę, że posunięto się o krok dalej, czyli jak gdyby nigdy nie wszczynając albo nie powołując jakiejś konkretnej komisji, konkretnej grupy roboczej, która by faktycznie rzeczowo się zajęła tą sprawą, nagle zaczęto podejmować w moim osobistym odczuciu dosyć chaotyczne kroki w celu ratowania budżetu. A była rozmowa z dyrektorem muzeum, panem Abłamowiczem? Tak, ja rozmawiałam wczoraj z panem dyrektorem Abłamowiczem, który myślę sam też jest zaskoczony tą sytuacją. Czy będziecie próbowali przekonać i jeśli tak, to w jaki sposób marszałka, żeby jednak odstąpić od tych planów i co, jaką alternatywę tutaj widzicie? No przede wszystkim mamy nadzieję, że marszałek będzie posiłkował się informacjami nie tylko z Wydziału Kultury, które moim zdaniem, patrząc na te wszystkie działania, które są teraz podejmowane, musi być po prostu źle poinformowany, dlatego że jeżeli chodzi o ekonomikę i o ekonomię tak naprawdę naszych działań i w ogóle istnienia tej placówki, to chyba nie ma tańszego muzeum w Polsce w tej chwili. Mogę powiedzieć, że w zasadzie koszty utrzymania jednego eksponatu w naszym muzeum są wielokrotnie niższe od wszystkich innych placówek muzealnych w regionie i przypuszczam, że nie tylko w regionie. Oczywiście ta sytuacja jest spowodowana permanentnym niedofinansowaniem tak naprawdę naszego muzeum, ale to się również wiąże z tym, że tak naprawdę nikt z muzealników do końca nie wie, jakie są kryteria tak naprawdę finansowania placówek muzealnych w naszym rejonie. Co zamierzacie jako związki zawodowe w tej sprawie zrobić, bo powiedzieliście, że nie będziecie siedzieć z założonymi rękoma? Powiem więcej, my już nie siedzimy z założonymi rękoma, już zostały podjęte pewne działania i zdecydowanie będziemy dążyć do tego, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której nie tylko miasto, ale cała społeczność tutaj nasza regionalna będzie musiała pożegnać się z stuletnią placówką, z prawie milionem zbiorów i tak naprawdę chcemy, żeby w końcu ludzie uświadomili sobie, że tak naprawdę patrząc i od kuchni, czyli z naszego punktu widzenia, nie ma żadnej spójnej polityki, która by była przewidziana dla naszego województwa, dla naszego regionu, jeśli chodzi o politykę kulturalną. Takie chaotyczne działania, dzisiaj zamkniemy to muzeum, później zamkniemy tamto muzeum, to jest nic innego jak tylko gorączkowe szukanie pieniędzy w kontekście podejrzewam różnych inwestycji, które w tej chwili są realizowane, a które pochłaniają gigantyczne pieniądze. My cały czas współpracujemy z Bytomiem. My z Bytomiem współpracujemy permanentnie, praktycznie od początku istnienia muzeum. I tak naprawdę jest to propozycja, która świadczy o kompletnym niedoinformowaniu. To, że w pewnym okresie muzeum było współfinansowane jak gdyby przez miasto Bytom. Oczywiście miasto w tamtym czasie tego po krótkim tak naprawdę okresie czasu nie jest w stanie unieść takiej placówki, kosztów związanych z finansowaniem takiej placówki. I dlatego my zdajemy sobie sprawę, że nie jest to możliwe. Jest to możliwe w jakimś zakresie, ale nie w takiej skali jak
przypuszczam, wyobrażałby sobie Urząd Marszałkowski. Bo ja jestem bardzo ciekawy i bardzo chętnie zadałbym pytanie, czy te propozycje zostały również skierowane do Pszczyny, do Bielska, do innych placówek muzealnych, do innych miast, na których terenie znajdują się te placówki. I jeszcze raz podkreślam, Muzeum Górnośląskie działa na płaszczyźnie regionalnej, działa na płaszczyźnie bytomskiej bardzo istotnie i bardzo znacząco, ale my działamy tak naprawdę również na płaszczyźnie ogólnokrajowej i na płaszczyźnie światowej. Ja nie wiem, w ujęciu globalnym i tak naprawdę nie wiem, dlaczego władze Wydziału Kultury i w ogóle Wydział Kultury i Urząd Marszałkowski tak naprawdę wstydzimy się tego i staramy się to tak maksymalnie deprecjonować. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Województwo śląskie z niezwykle bogatą kulturą, z liczbą ludności drugą co do wielkości w skali kraju, jest jednym z niewielu województw, które nie ma placówki o charakterze narodowym. Nie wiem. Chciałbym zadać pytanie, skąd to wynika i dlaczego tak jest?